jej do ciebie napisać, żebyś jeszcze wysłał. I złapałeś się na haczyk, kurwa, typowo. A to kurwa, to próbowaliście mnie kurwa na siłę teraz? Nie, bo ona sobie też usunęła tego twojego chuja z czatu na początku, bo nie miała zamiaru na niego patrzeć. I powiedzieliśmy jej, niech wyśle jeszcze raz, napisz do niego. I po jednej wiadomości to kurwa zrobiłeś. I wysłałeś do niej wiadomość, że czekasz, bo chciałeś też od niej kurwa wiadomość. Nie wiedziałeś, że ona ma 16 lat. No, nawet jeśli... No i co? I nie wiedząc, ile dziewczyna ma lat, nie sprawdzając tego, ty wysłałeś takie zdjęcia? Przecież normalnie rozmawiałem też. Bo normalnie rozmawiałeś, ale takie rzeczy się sprawdza. Tak samo, Quali zaprosił do siebie na streama Melwester, która kręciła dupą przed kamerą. On nie wiedział, że ona ma 14 lat. Bo nie no sprawdził. Właśnie. I teraz jest hejt na niego. I ten hejt będzie. Bo z jednej strony dziewczyny są winne, ale z drugiej strony, że jakim trzeba być kretynem, żeby tego nie sprawdzić? To są kurwa zdjęcia intymne. Zdjęcia podchodzące pod pornografię. Jeżeli wysłasz to osobie pełnoletniej, jebać to. Bo w tym momencie to jest osoba pełnoletnia i nic się nie dzieje. Ale to jest dziecko. I twoje wiadomości typu, że czekasz na jedno desy, te są bardzo zabawne. Ja ci kurwa obiecuję, że to wyjdzie dalej. Zrobię wszystko, żeby to kurwa zostało nagłośnione. Ale to przepraszam bardzo, zostałem w to wkręcony, to nie jest moja kurwa. Nie, na początku nie byłeś to wkręcony bardzo dobrze, bawiłeś się z 16-letnią dziewczynką, której pisałeś hotfit ja 16 i mówiłeś, kurwa, to kurwa, co z tego, że nie wiedziałeś? Teraz, to dobrze, że sobie to nagrywasz, ja też mam to nagrane, mam wszystkie screeny, ale o ja nie mam, ale mogę je mieć. Chuj, nie tu chodzi, wiedziałeś, że ma 16 lat, to kurwa, nazywając... I się nie dziw temu. No to kurwa, normalnie niech ze mną rozmawia. Ja rozmawiam z tobą jeszcze... Nie, ja rozmawiam z nią normalnie. Grożenie? 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 To mogę ci to zaraz wpierdolić wszystko na tablicę, a to jest grożenie. Chcesz tego? To mogę ci to wyjebać. No i upublicznię to. Zostanie to upublicznione. Sam nazywaj się Hot Fit 16. Dalej nie wiesz, że masz 16? No to 16, no to chyba, to no normalne, tak? O, nie wiedziałem, że masz 16, ale 16 to chyba normalne. Czy ty kurwa nie wiesz, co ty mówisz, nie wiem, może tam psychiatra się przyda, jakieś tam badania psychiczne. Nie wiem, to o co wam kurwa w końcu chodzi? Jesteś kurwa winien. Tak czy nie kurwa? Tak, jesteś winien. Inaczej, stop, bo oboje kurwa gadacie bez sensu. Sobek mówisz, że nazwałeś ją Hotfit 16, czyli wiedziałeś, że ona ma 16 lat, jednocześnie zaprzeczając, że nie wiedziałeś, że ona ma 16 lat. 16 lat, tak, to jest pedofilia. W świetle prawa polskiego to jest pedofilia. Zwłaszcza, kiedy ta dziewczyna przychodzi i jest przestraszona tym. Jak to wystraszona? Wystraszona. Bo załapałeś zwykłego trolla. Czekaj, Sobek, ja mówię. No to czyli, że zostałem... Poczekaj, nie, Sobek, czyli nie, zrobiliście haczek Rafał. Po prostu na mnie, tak. Zrobiliście nie, haczek. Nie, bo ty już wcześniej wysłałeś jej te zdjęcia. Haczek został dzisiaj pociągnięty. Dzisiaj, a ty jej wysłałeś te zdjęcia wcześniej. Jak oni po prostu... To ładnie, ja czyli jeszcze bardziej udziału, ode mnie wyciągnęliście ale... to. Jak czyli tak jakbyście to na siłę to zrobili. No to brawo, brawo ci Sobek. To dobrze wyjdzie, że jeszcze na siłę to ode mnie wyciągnąłeś. Tylko nie trzeba było na siłę wyciągać, jedna wiadomość już słałeś, kurwa. Ale nie, pociągnęłeś za haczyk. Tak, jedna, i będę ciągnął za nie dalej. I... Nie, nie będziesz za mnie ciągał, bo ja idę kurwa teraz w tym momencie. No to... twoje IP do sądu. Wiesz, że mam zmienne IP i możesz mi obciągnąć mnie w tym momencie. Interesuje. Jesteś tak groźny, ja to kurwa zaraz sobie wstawię na YouTube, się pośmiejemy razem ze screenami. Aha, Sobek. I na YouTube, tak? Jezus. Mam to też nagrane. Dziękuję ci, Gofarek, wiesz, dziękuję. A ty do mnie kurwa o co pretensje? Kto? Gofarek kazała ci wysyłać chuja w internet? Nie, więc jesteś też, sobie temu tam winien. Przepraszam bardzo, dobrze, winien, nie winien, ale kurwa, w haczyku udziału nie brałam, broniłam cię, dopóki screena nie zobaczyłam, dalej nikomu nie przekazałam, o chuj ci do mnie chodzi. Większość ujawnionych przypadków... Czekaj, moment. Pytam się, o chuj ci do mnie chodzi w tym momencie, poczekaj, bo kurwa chwilę. Nie rozumiem. Myślisz, że będziesz drugim aktorem, że na sądzie się wybijesz? Obiekt jest dziecko w wieku szkolnym, ale przed okresem dojrzewania, więc... Ale ty jesteś pełnoletni, to jest pedofilia. Ale przepraszam bardzo, tam jest napisane, co to jest pedofilia. Nie rozumiesz pedofilii, ty mi teraz wymagasz pedofilii. Nie, przeczytaj sobie, Rafał, definicję prawa, według prawa polskiego, gdzie wyraźnie masz napisane...
współżycie i ogólnie treści pornograficzne dla dzieci w kraju Rzeczpospolitej Polskiej jest dostępne od lat 15, o ile jest to wymiana z osobą równie niepełnoletnią, bądź do 17 roku życia i 9 miesięcy. Ilość przekroczenia bariery 17 lat i 9 miesięcy to już jest liczone pod pełnoletniość. Jeżeli ktoś ma, powiedzmy, nawet 15 lat i współżyje z osobą, która ma lat 18 i rodzice się na to nie zgadzają, w tym momencie rodzice mają święte prawo i wygrają tę sprawę od ręki wystąpić do sądu o to, że ich dziecko jest molestowane seksualnie i że to jest pedofilia. Więc ty w tym momencie strasząc mnie, że mnie udupisz w sądzie, tylko pogrążysz siebie. Ale ty sobie też nie strasz kurwa sądem, bo staramy się w tym momencie... Ale ja nie straszę, to on mnie kurwa straszy sądem. Nie, dobra, przepraszam ciebie Sobek, tak? Po prostu też jestem zdenerwowany tym wszystkim. Po prostu Rafał, kurwa, zrobiłeś naprawdę głupotę i... Wiesz co, ja ci powiem tak, ja tego przekazywać dalej nie mam zamiaru. Co zrobią to z tym osobie, którym ta dziewczyna o tym powiedziała, w to nie wnikam. Ale prawda jest taka, że przez własną głupotę narobiłeś sobie w tym momencie takich kurewskich problemów, że sobie nawet sprawy nie zdajesz. Bo to jest twoja własna głupota, że ty jako 20-paroletni facet nie sprawdziłeś, ile dziewczyna ma lat. No nie sprawdziłem właśnie. I to jest twój kurewski błąd. Który naprawdę może skończyć się źle. Mam nadzieję, że się nie skończy źle. To zamiast krzyczeć na mnie, że odchodzisz od wszystkich i odchodzisz od Fabiana, bo Fabian jest sprzedajny i ma obciągać kurwa Rafatusowi, to próbuj coś robić w tej sprawie. Ja co mam robić? Nie wiem, pogadaj z tą dziewczyną. Zablokowała mnie. Więc nie wiem, jak mam się z nią w ogóle skontaktować. Widzę, że zrobiła to specjalnie. Skontaktuj się z Fabianem. Kontaktuj się z Fabianem. Fabian? Co ma Fabian? To ma Fabian, że on rozmawiał z tą dziewczyną. Mhm. Zanim zaczniesz psioczyć na Fabiana, pogadaj po prostu z Fabianem. Ale ja wiem, że Fabian i tak zrobi swoje, i tak zrobi swoje. To jest normalne.